Be prepared. Z tej strony Agnostik, Olek AK Wuzej oraz Kokos Fly, a to jest już drugi odcinek naszej wyśmienitej serii FPS All Stars, w którym będziemy grali w FPS MW3. Tak, dokładnie. Oczywiście na naszym kanale pojawią się również inne gry, piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie itp. itd. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. W co będziemy grali? Właśnie, jaki tryb? Albo Kill Confirmed. Może Kill Confirmed. Dzięki, że mnie słuchacie. Chciałem powiedzieć Kill Confirmed. No, usłyszeliśmy. Nie, no dobra. Już cię bardzo dobrze słyszymy, na to znaczy, na Olegu bez przerwy. Buzy. Po prostu czuliście to, że ja będę chciał ten tryb. Ale nie, no, no właśnie. Ja teraz będę tak, chociaż nie wiem, czy tak polecić agresywnie, że tak może map, ale nie, ja nie lubię mapów. Ale patrzcie, jak tutaj patrzymy po lobby, to jednak w MW2 szybciej się wyszukał mecz. No, powiem, to jest właśnie absurd jakiś, bo w MW2 gra o wiele mniej ludzi. Tam chyba jest maksymalnie 2000 online, z czego większość siedzi na Team Deathmatchu. A w MW3 nawet nie patrzyłem, ile mamy osób online. Też nie wiem. Ale jednak ten system pewnie gorszy ten mają. I właśnie to mnie dziwiło, dlaczego w MW3 zablokowali opcję zwiększenia sobie ping barów, że możecie patrzeć dokładnie, jaki kto ma ping. W MW2 znaczy, to jest na pewno, normalnie, a w MW3 to jeżeli się całkiem dobrze tym operuje, to można pewnie jakoś tam, bawiąc się konfigiem, dojść do nawet pingu cyfrowego, ale to... Właśnie nie za bardzo, bo ja normalnie zmieniałem, wiesz? Tak jak w MW2, no to nie wiem. Opcja, ale nie można zastosować tej opcji, po prostu nie funkcjonuje to. No. Dobra, ja teraz wezmę to G36, co, o którym mówiłem, ktoś mi się dobija do drzwi, ale maksymalnie ignoruje. Ja od specjalisty użył. Mhm. No, specjalisty będzie użył, mimo jest taki specjalista. A może... Zobaczmy, kto wykaruje tą grę. Dobra, ja to czuję wyzwanie. To jest rzeczywiście takie wyzwanie, że w MW2 ja byłem lepszy. A może teraz agnostik, a może nie. A z jakiej broni grasz? Nie wiem, ja to bym... oczywiście. Nie? Not today. Bo to zależy od broni, nie? Też. Nie. Ja chyba wezmę P90, ale będę grał MP9. Dobra, no bo to jest... Ja spróbuję z UMP. Też tak, macie awaiting connection, tak w razie no. Zapytać? A nie, jest dobra, jest synchronizacja. Yes! Setting up game! Setting up. Chyba mój host. Oj. GG. GG WP. GG, GG, nie, BG, BG report agnostik. Lecz dure, so, wszyscy trzej w jednym tym, w jednym kierunku. W jedną stronę mapy. Na jeden pocisk się zaraz natkną. Kto padnie pierwszy? No pewnie ja. Na środku tam. Nie, zrobiłem first blooda. A, bo to jest ten tryb, gdzie trzeba podnosić do ktagi, ale nikt tutaj nie podnosi. Ale nikt nie podnosi. Bo to nie jest Black Ops 2, ja gdzie się... Pierwszy. Yeah. Ja padłem pierwszy. Tak? No tak, bo w BO2 to jeszcze za podnoszenie do ktagów się dostawało killstreaki, a tutaj to już nie, to już nikt nie chce podnosić, no. To już bieda. Mi jeszcze trochę właśnie ta myszka tak fiksuje, ale myślę, ale powiem ci, że w MW3 ja mam ten sam problem z myszką. Hej. Okej. Znaczy wiesz, ja przy nagrywaniu nie miałem tego problemu. Ale myślę, że nie będzie to... Ja myślę, że to wina Kokosa. Wszystko wina Kokosa. Albo Tuska. Tuska. Boże, gdzie oni są? Dobra. Na C tam w fladze dużo ich było. Gdybym wiedział, że tutaj są flagi, nigdy nie miałem dominacji. Shit! Mistrz Shisen! Tu też są. No na plecach. Wiecie, że ja gram praktycznie bez dźwięku? Bo tak sobie zmieniłem pasek stosunku mojego mikrofonu do dźwięku systemowego, żeby było was dobrze słychać, że gram bez dźwięku praktycznie. Tu pro, Wuzej. OP. Better nerf Wuzej. Ale wiecie, UAV macie shit ode mnie, no. A ja ogólnie troszeczkę chyba mam za głośno W3. Znaczy trochę ściszę może właśnie. Shit.
Ej, jestem na... bo mam ustawione tam na 1 cm dosłownie, a i tak jest głośno. Jezus Maria! Kokos. Och, nie widziałem gościa, gościu weź, za mną i rzucił sobie coś. Weź nie leć w kule, bo ty już na killstreakach jestem. Daj spokój Reapera, do dwóch mi brakowało do Reapera. Będziesz gwałcił? No. Chciałeś zrapić. O, zaawansowana. Ja to ogólnie dużo pewnie się czuję w MW3 niż MW2. No. Ktoś tam jest, ktoś oberwał. No nie wiem gdzie. Nigdzie. Ja się znowu skupiam, ej, mam killstreak dobre. Dobrze, dobrze. To ty wbiłeś tego zaawansowanego. Nie. Ja mam za jeden frag specjalistę. Kurde, czemu tak dużo taków zbieramy? No nie wiem, dobra, już nie zbieram. Ej, za dużo, mamy mega przewagę. No, 35 do 7 to naprawdę za dużo przewaga. Ej, to będzie bekowe oglądać, jak ja miny teraz robię. Na pewno to obejrzę, nawet zlajkuję, słuchaj. Co? O, jest i specjalista. Ach. Jezu, podniosłem nieśmiertelnik, przepraszam. Nie no, taki grzech to nie jest, nie? Działasz na zwycięstwo teamu. Ja po prostu mecz się szybciej kończy. Nie no, trzeba to szybko skończyć, żeby... Nie! Nie wbił Moaba. Agnostic. Urna. O, UAV. O, pięknie, pięknie. Zaraz moje będzie też. A to nie moje było, to ja tylko się cieszę, że ktoś wbił. Na górze. Dobra. Jeszcze ktoś tam jest? Jest, leży. Mm-hmm. Ale nie ma kamperki, wiecie, nawet? To całkiem fajna sprawa. Wszyscy grają szturmując, że tak powiem. Panowie, kurwa, mam dobre wiadomości, sorry za przekleństwo. O, Jezus, już. Ale już, mogę poczekać. Ale to nie kończy gry. Ja też jestem na streaku, ale... tak rajczuję to przeciwniku, wiesz. Wiem. Się. Wiem! Specjalnie, żebym ja nie wiem, wiem, tak? Pentakill! Wyjmą teraz FMG Akimbo i ja nie wbiję, tak? No nie. Ej, powiem wam, że gram pierwszy raz w MW3 od long, long time. Ej, piszą coś, że jestem cheaterem czy coś, bo mam wyłączony czat w MW3. Niestety nie piszą, przykro mi. Fuck! O! Chciał mnie zaatakować z tego, z Deadman's Handa. Ej, ale zauważyliście, że nic nie mówiłem przez ten cały czas, jak robiłem streaka? Mm. I postarajcie się nie zbierać za dużo taków, bo też jestem na streaku. Dawaj, dawaj, zbieramy taki, zbieramy taki! Ej, ja flowlessa cisnę jeszcze, łok, jestem OP. Ale jeszcze żyję. Deadman's Hunt, ale mnie nie zabił. No bo Deadman's Hunt nie zabija na tym, na specjaliście. Blast Shield. Dokładnie. Nie, wszystkich mi zabijają, no. No i też. Ale teraz ja pewnie, jeżeli będzie ktoś pytał, czemu nie miałem 25 zabić w momencie, w którym dostałem moba, to dlatego, że miałem dużo asyst. Tak, 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 bo miałem 5 asyst i wiesz mi się... Nie widzą twoich zabić na moim gameplayu za bardzo. Ale znaczy to... tylko na killfeedzie. No, to... O, właśnie awansowałem w rangach. Kurde, gdzie jest ten mob? Shit, padłem! For fuck's sake. Padłem, no nie no. Jest, 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 I'm the only one. 25 na 3. 32 no, na 1, nagrywamy od nowa, padłem raz. Ale ogółem to słabi przeciwnicy w tym. No powiem ci, że naprawdę, jeżeli pierwszy raz wszedłem na MW3, to naprawdę... Jeżeli nie byli słabi, to byście nie mieli takich dobrych statów. Znaczy, niekoniecznie, to nie jest tak, że musi być słaby przeciwnik, bo ja to zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Im lepszy jest przeciwnik, tym czasami łatwiej się przeciwko niemu gra. Bo jest taki... No czasami tak jest, ale no, nie zawsze. Duże nuby są mniej przewidywalne, bo jeżeli ktoś jest dobry, to, że tak powiem, wiesz, czego mniej więcej się po nim spodziewać. To znaczy, wiesz, zależy jak to, bo są naprawdę pro gracze.
Niektórzy. Ale jeżeli ktoś jest taki dobry normalnie, to wiesz, czego się po nim spodziewać. Wiesz, że na przykład nagle ci nie... No, są takie jakieś zachowania normalne, prawda? A jak grasz przeciwko takim słabiakom, to... A przed chwilą właśnie było widać zachowanie słabiaka na kilkamie. No. FMG Akimbo w dłoń, później jeszcze Deadman's Hand przy śmierci. Dokładnie. No, no także dobra. Pierwszy mecz za nami. To trwało 11 minut, więc jeszcze można pocisnąć jeden. W końcu nagrałem coś, co mi się podobało. Tylko padłem raz, kurde. A kurna. A ja padłem raz. A ja padłem raz. No, a całkiem też dobre staty. They see me mobbing. Dobra, słuchajcie, już nie spytałem was o to, ale akurat tamten gameplay nie padł, że tak powiem, na FPS-ach. Czyżby? Tak, słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy też macie problem z widocznością przeciwników w Black Opsie 2? W Black Opsie 2 nie, ale w MW 3, w tej części mam straszny problem, bo jak zmienię sobie na 1280 na 720, bo to jest moja ulubiona rzeczość do grania, to strasznie mi się wszystko zlewa. W innych grach normalnie 1280 na 720 wygląda grywalnie. Nie ma pikselozy, natomiast w MW 3 są takie piksele, że to jest takie bleh. Generalnie w MW 3 są straszne piksele, no. W MW 2 to tak wygląda gorzej graficznie. Jest. Ja jakoś tego nie zauważam. A w BO2 to wszystko mi pasuje, tylko żeby jeszcze było słychać przeciwników. To naprawdę gra w tą grę pewnie. Ja tam nawet próbowałem tego perku, gdzie wyraźniej słychać przeciwników i gówno to dawało. Ja powiem ci, że te ustawienia najśmieszniejsze jest właśnie to, że w tym momencie gram praktycznie bez dźwięku, bo musiałem was podgłosić i automatycznie, gdybym miał głośniej grę, to by w ogóle nie było słychać was. No i ja lecę no sound praktycznie, więc... Zaraz, chłopaki, zaraz jeszcze włączę monitor. Nie to... no, bez takich szaleństw, już bez posady. No i tak samo w Black Opsie 2 myszka mi strasznie kiepsko chodzi. Tutaj jest bardzo ładnie. Jestem w stanie dobrze celować przeciwników, a w Black Opsie 2 właśnie latam. Chociaż też brakuje mi takiej soczystości. Na parter wszedł. Ja już mnie obił. Ale jednak co do grafiki, to w MW3 jednak fajnie wygląda, jak cię zaatakują. Nie ma takiego ketchupu jak w MW2. Kapuczu? Wózej zabrał nieśmiertelnik, widziałem. Report? Teraz nie wziąłem klasy do Maaba, no to nie chcę dać temu drugiemu możliwości. A. Znaczy nie, no nie będę tryhardził, co nie, ale zbierajmy nieśmiertelnik. Zeskanowali. No. To się zrobili? Zeskanowali, to jest Call of Duty, tutaj się strzela przez ściany. Wiem. Nie usłyszałem po prostu. Jak chciał się skampić, skurczybek. Skurbyczyk. Ło! Ej, no facts were given, oni zbierają nieśmiertelniki. A Agnostik też teraz zebrał. Ej, czemu go nie zabi... Czemu go nie zabiłeś, Agnostik? To z nieśmiertelnikami... To chyba nie o mnie mówisz, bo ja gdzieś indziej jestem, nie widzę. To może kakuś mi przeleciał przed... No, ogółem to chodzi, żeby po prostu nie wygrywać za dużo, żeby na równi były te tagi. No na przykład tak, jeżeli się robi jakieś takie dziwne wyczyny typu triple moab, czy jakieś tam double moab i tak dalej, zwłaszcza na dominacji, to specjalnie się daje przeciwnikowi jedną flagę, żeby go można było lepiej rapić, no, żeby tak nie za... Ja ostatnio zastanawiałem, dlaczego tych nieśmiertelników nikt nie zbiera, ale teraz już wiem. Nie zbierają, bo nic takiego nie dają te nieśmiertelniki. Tak, no natomiast w BO2, no to widziałeś, wchodzisz i tam każdy podniesie ci nawet twój nieśmiertelnik, a tutaj to jest... No, specjalnie biegniesz. Specjalnie omijasz, dokładnie. A tam dostajesz punkty za to killstreaki, więc ludzie naprawdę się na to napalają, jak dziki na sosnę. Dlatego tam jest też większy limit tych... Tak, 70 chyba. No. Czy nawet 100? Nie pamiętam ile. Ale to ale jest bardzo duża różnica, tu jest 65, a tam jest... Na pewno jest 100. Tego P90 jakoś średnio mi. Ej, Agnostik, dobrze ci idzie, 5-4. Nieważne. Nie warto, nie liczy się. A, zmieniam klasę. Cicho, mam acera. A ja gram teraz bronią, która nie jest open, a teraz podniosłem jakąś obską. W sumie tylko, że to tak nie potrafię za bardzo. Ja lubię Acera, ale na duże mapy... Wezmę P7. Jezus. W ogóle dużo ludzi się pluje, że ja takie bardzo OP. Ja się pluję, bo jest A na przykład w porównaniu do Acera, to
ACR na przykład. Na pewno nie jest, o wiele, nie zgadzam się, ACR ma o wiele mniejszą szybkostrzelność i ma większy odrzut. Większy odrzut, co ty gadasz? O wiele mniejszy odrzut. No może z odrzutem to nie do końca mam rację. Znacznie mniejszy. Ale, no, ale na pewno... szybciej zabija. No ale szybko, no słuchaj, jeżeli to jest pistolet maszynowy, no na pewno nie powinien, mówię tu MP7, nie powinno zdejmować... Weźcie ktoś zestrzel tą Helkę, bądź ktoś team player. Ja do niej strzelałem, no. Już. Hej. A ona do mnie strzela. Aha. No on też do mnie strzela, ale chyba nie tylko Helkę. Właśnie często jak widzę jakiś helikopter, to się ja koncentruję, żeby przed nim uciec, a później ktoś mnie znajduje i mnie zabija. No, tak to jest. Dlatego ja się teraz trzymam w budynku, żeby się jakoś mega nie skupić. Żeby nie było, to nie jest w tym momencie kampienie, bo ja naprawdę się kryję przed Helką. AH6 co to jest? AH6 Overwatch. To jest za gościem. To jest taka jeszcze bardziej przepieprzona Helka, tylko wiesz, gdzie jest ten koleś, do którego ona należy. Takie wsparcie z powietrza, które cały czas na tobą lata. Właśnie mniej więcej powinien wiedzieć, gdzie on jest, ale... Dobra, biorę modela. Nie ma tutaj. Model najlepszy shotgun. Moim zdaniem spas albo... Znaczy może nie w tej grze, ale... Jezu! Ironicznie to powiedziałem, bo model to jest najgorszy shotgun. No tak nie, no, chyba gorszy jest jeszcze w tej grze... W tej grze właśnie spas jest... To był chyba koleś. Boże, tak widzę tą Helkę, jakbym po prostu zaraz miał do niej wsiąść i polecieć. To zrób tak. Shit, dostałem laga. Shit! Predator mógł rozwalić tego. Właśnie wiem, ale dostałem laga centralnie, jak użyłem Predatora. A. Fail flash lag. Właśnie z modela to jest taka sprawa, że staram się zdobyć Moaba już z tydzień i nie mogę. Naprawdę ciężko mi z tego grać. Ale ogółem to całkiem przyjemnie. No jest przyjemnie, to jest bardzo przyjemna gra, szczerze mówiąc. Ja jestem bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, dużym graczem w BF3, zagorzałym graczem, ale muszę powiedzieć, że bardzo mi odpowiada MW2 i MW3. Do Black Opsa się niestety zraziłem. Ja właśnie MW3 nie za bardzo, to jest... Black Ops jakiś taki troszeczkę nudny jest według mnie. Nie. Ja wolę... Black Opsa 1 bardzo lubię, bardzo lubię Black Opsa 1, ale jest problem z optymalizacją natomiast. No tak, tak. No co się pchasz, to mój był kill. No. Chciałeś mnie zblokować i jeszcze go zabiłeś. Jestem podstępnym graczem. Jesus Christ. You are my life. You are my life. Alleluja. Ale za dużo. A to było chytre! Triple kill! Nice. No nie, advanced UAV. Znowu mam. Dobra, zbieram tak i chcę, żeby ten mecz jak najszybciej się skończył. No, a Agnostic teraz przejmuje swoją dziwną taktykę. Może nietypową. Next kurde. Nową, fuck, ej, mam 27.6, nagrywam od nowa. Cicho, mam na plusie. Ej, to miało być tak, MW2 jest moje, MW2 jest moje, potem MW3 miał Agnostic roz... Nie no, w pierwszym meczu dobrze poszło całkiem. Agnostic miał zniszczyć w MW3. Fuck. He? What kurde, the hell? What the hell? Zabiłem go przecież. Dziwna sprawa. Gościu z przeciwnego teamu wbiegał obok mnie po schodach. Fuck. Jest! Nie, to nie jest Reaper, to jest Helka szczelnowa. Jest, dobra, jest! A nie, to... Jakbyś wybił Moaba. Jest! Nie, to nie, to... A nie, to nie Moab, to UAV. A ja wbiłem. Już nie mam naboi, zajebiście. W ogóle... Coś mi się stało, że mam tego koda po niemiecku, nie wiem dlaczego. Boże, kampię. Scheiße gehabst. Muszę kampić. Ale Boże, sprawdzałem we właściwościach, to mam ustawione na angielski. A może masz Steama po
wiesz, poza Borczemu. Na Steamie właściwościach mam. No, ale jest. Steama po jakiemu masz? Jest Steama po polsku. Jest. Powiem ci, że nie nacieszysz się chyba tym Reaperem za bardzo. Błagam, nie zbierajcie mi śmiech tylko. No, ja teraz też jestem za tym, żeby nie zbierać jednak na chwilkę. Tam zaraz podstępny agnostik. Nie, też jestem na jakimś tam striku, także nie będę zbierał. Fuck. Ja zabiłem. Gościu mogę zebrać, mogę skończyć, o. Nie. Jest, pięknie. 9 pięknie. Zgonów, nagrywamy od nowa. Ej, tutaj. Agnostik był znowu najsłabszy. Kokos był o wiele lepszy. W zasadzie. Cicho. Najlepsze kadraty miał Kokos. O Boże, to nie wyszło. O mój Boże, na motorze. Ale byłem zestresowany pod koniec. Podobne mieliście kadraty, ja tak liczę. Ty żeś widział stres czeka, jak ja kończyłem maba. Dobra, to co, chyba kończymy? No kończymy. Tak więc dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, aby sprawdzić pozostałe kanały, oczywiście pozostałych graczy. Wszystkie linki są w opisach filmów. No i jeżeli jesteście ciekawi również gameplay z perspektywy innych graczy tych naszych dwóch poprzednich meczów, to wszystko znajdziecie w linkach pod filmem. Właśnie. Dziękujemy za oglądanie. Zatem do zobaczenia na polu walki. See you on the battlefield. Po ciemnej stronie mocy. Cześć. Yeah.